Witajcie, drodzy widzowie! Jesteśmy w kolejnym odcinku Trousers Island. To jest nasz szaman. I szamanie, i słuchajcie, ja wam powiem, dlaczego nie było odcinków, ale to później. Najpierw powiem wam, dlaczego nie było ogólnie odcinków Trousers Island. Powiedz im, szaman, dlaczego nie było. No, bo ja byłem w Hogwarcie. Tak, on był w Hogwarcie, nauczył się gadać i zdobył jeszcze jakąś czarodziejską różkę. Pokaż ją. Miałeś jakąś chyba czarną? Właśnie. Dawaj, uderz. Widzicie, jaka czarodziejska różka? On rzuca jakieś zaklęcie odpychające? O, poczekaj, nie widzimy jego piska. Ona nie zrobiła. Odpalające. Mariuszek, dobra, jest Mariuszek. I ogólnie zajęliśmy się wystrojem naszego domu, bo trochę ten wystrój był brzydki. Dlatego się dzisiaj nim zajęliśmy. Jeszcze jest ciekawe, bo ponoć, nie jestem pewien, czy to prawda, ale szaman, gdy wracał tutaj z tego Hogwartu, chyba coś zobaczył, ale nie jestem pewien, bo... Tak, widziałem. No, on coś takiego dziwnego zobaczył chyba w dżungli, ale nie jestem pewien. Mówię, ja tylko mówię, ja mogę mu tylko wierzyć. Więc... BUM! A ja to lubię, poczekaj. Zagąbkujemy tą całą morze. A mogę spróbować? Tak. Spróbuj. Dawaj. BUM! Dawaj, oczyścimy plażę z tego, jeśli się uda. No nie, no, trochę trudno, szczerze mówiąc. Au! Ho, ho, ho! Nic się... A co z Irakiem? Słuchaj, on już nie wróci, ja go zabiłem. A może wróci? On też zna czarną magię? No, jak się z nim kolegowałem, to znał. Aha, no to... Nie gadaj, że jest jakieś zaklęcie, które może odrodzić. No tak się składa, że jest. Oby on go nie znał. Miejmy taką nadzieję. Ale on był jednym z największych czarodziejów w całym świecie. O nie, no to chyba bardzo, bardzo źle. Co wam nie strzela, nawet nie wiem, ała. Słuchaj, ale chciałam powiedzieć jedno, dlaczego nie było odcinków. Tak się składa, że teraz mamy tak jakby problem. Są dwa powody, dla których nie było odcinku. Pierwszym powodem jest to, że teraz coś mi się zniszczyło. W sensie, teraz odcinki wygrywają się jeden odcinek około 3-4 godziny, co jest wielkim utrudnieniem dla mnie. Już chcę się dostać, co nie, na górę? No to poczekaj, to ja cię kliknę. Dobra. Wejdź tam, ja cię klikam. Ja wam pokażę, jak to robi prawdziwy zawodowiec. Siup. Tak to się robi. Ale dobra. Teraz odcinki wygrywają się 3-4 godziny, co jest wielkim problemem. Z czego ostatnio miałam braki internetu. Tak, cały czas internet mi się zacinał i po prostu nie było jak... No nie! Na moje koty? Umierasz! Nie! Masz za swoje! Za moje koty! Ale te koty są niefajne. To są moje koty! A ja ich nie lubię. Jeszcze raz ich dotknij, a już nie żyjesz. No dobra. Ty lepiej idź do swojego domu. No dobra. Lalalala. Więc tak to ogólnie, drodzy widzowie, było. No, czemu wyłamałeś? Jezu, to nie tak się w ogóle robi. Nie łami się komina. Dobra, ale chodź, ty mi pokaż lepiej, gdzie to było. To miejsce, jeszcze odłożę tylko... Czekaj, zaraz ci pokażę. Czemu kot jest w wagonie? Czy ty go tam wsadziłeś? Ale nie. Aha, dobrze, czemu słyszysz sarkazm? Znaczy, ale te... dobra, nie będę. A co to sarkazm? Na przykład mówię, że cię lubię, a tak naprawdę tak nie jest. A lubisz mnie? Tak. To był sarkazm? Nie. Poczekaj, muszę po coś pójść. Ej, masz może drewno? Nie. Ok.
Okej, okay, rozumiem. Jak coś tam mam mój łódkę, to będziesz mógł płynąć. Czy gdzieś tu jest? O, jest. Dobra, jeszcze tylko 5 drewna. Jeszcze troszkę drewno. Muszę znaleźć drewno. Nie mogę otworzyć. A, lagi. No właśnie, widzieliście, nawet teraz internet się ściął trochę. 6. Serio, brakuje mi jednej deski. Proszę, masz jakieś drewno, choćby jedno? Nie mam. To źle. Tutaj też nie ma. Chyba, że w sumie. Poczekajcie, tak się. Wezmę wszystkie. Czy jakby dało się robić tego? Nie, tak się nie robi. Dobra, muszę pójść po drewno. Dobra. Dobra, później się tym zajmę. Po powrocie. Dobra, to ja biorę łódkę. Za chwilę już ci daję, żebyśmy mogli sobie popłynąć. Naciśnij shift. Shift? No. I chodź. To takie ubezpieczenie. Poczekajcie, tutaj zrobię takie ubezpieczenie. Wiadomości ktoś mi wysyła. Dobra, hop. O ty, jak mi zabrałeś. Dobra, możesz zabierać. Au, weź, już mnie nie bij. Zabiłeś mnie. Tutaj. Zabiłeś. A to nie ja, to on wszedł sam. Dobra, chodź ty lepiej pokaż, albo nie, chodź się prześpi i do siebie do domu. Ale ja chcę koło ciebie. No to, ale nie, dobra, to ja idę do twojego domu. A moje jest obsikane. Przeżyję dla większego dobra. Ej no! Moje! No ale weź! I tak nic ci nie ukradłem! Przecież się za chwilę zabiję! Do siebie. No, dobra. Dobra. Jak dobrze, że wreszcie ranek. Już to wszystko. Ja ci pokażę. Chodź. Już za chwilę idę, poczekaj, muszę pójść po coś do jedzenia. A co to? Muszę o pójść. O tu! O tu! No poczekaj, mówię. Mówię, że muszę pójść po coś do jedzenia. Co w ogóle. O, dobra, mam jabłka, już idę. Mam łódkę, jak coś, to chodź. Nie? Poczekaj, o Jezu, nie wziąłem najważniejszej rzeczy. Okej, dobra, już możemy ruszać. Już idę z łódką, o. Czemu to mnie nie bije? A mnie to nie bije. A wiem, bo ja mam odporność na ogień sobie ten, dobra. Wsiadaj pierwszy. Będziesz mnie prowadził. Dobra, jestem, płyń. O, tam jest twój stary domek. Taki fajny. O, tu na dole. Pod wodą. Tak? A na dole pod wodą to zupełnie nie ma sensu. No bo co ty znajdziesz pod wodą? Nawet. Ale nie... tam skrzynki są! No dobra, nawet na aktualizacji nie wziąłem. Ej, poczekaj, bo ja za chwilę umrę.
Czy tak można? Czemu? Mam! Dobra, to szybko typa, a ty będziesz pływał na dół, a idź się typał. Płyń, dobra. O, ja widzę. Dobra, też spróbuję tam ze skrzynek coś wydobyć. O, to ten hełm mi pomaga, dobra. Ale super. O, gąbka. Dobra, potem wybiorę. Oddychanie, niektóre oddychanie pod wodą. Co jest mi niepotrzebne, to jest mi niepotrzebne, to dobra. Poświęcę, hop, hop. A może ja popłynę tam, gdzie pokonałeś Iraka, może tam on się gdzieś schował. Dobra, jak chcesz. O Jezu, muszę szybko wypłynąć. Z chwilę umrę. Żegnaj, przyjacielu. A jednak nie. Jak ja przeżyłem? A no tak, odporność. Jest tam coś? Sprawdzam. Dobra. O Jezu. Znowu ktoś mi wysłał. To ja popłynę tam do ciebie. Z chwilę wyłączę te powiadomienia. Tam. Obsydian! A po co nam jest obsydian? Nie wiem. Obsydian. I kamień. No to jest trochę słabo, wiesz. I łóżka. Ej, to poczekaj tam, okej? Okay? W tej grocie. I grzyby. Dziękuję, ja grzybów wolę nie brać. A no dlaczego? Chyba... Powiem tak, nie jestem typem człowieka, który lubi grzyby. Bez urazy to... oczywiście. Ale dlaczego? A grzyby są fajne? No tak. Ja bardzo lubię grzyby, ja tak bardzo hoduję grzyby. Aha, rozumiem. Jak hoduję grzyby, to potem do grzybów hodowanych przychodzą owce i te owce są moimi przyjaciółmi. Aha, rozumiem. O Jezu, ja mam złe skojarzenie ze słowem owca i grzyb. A dlaczego? Wybacz, to są sprawy straszliwie tajemne. Ale owce były fajne te, no bo jak ktoś przychodził zły nieznajomy, to one go zabijały i go już nie było. Aha, no tak, jakże niesamowita historia. Ej, co to było? Ej, tam coś wybuchło. Ej, jak ty wrócisz? Poczekaj, bo ja w ogóle nic nie widzę. A ja widzę. O, dobra, hej! Ej, jest problem chyba. Poczekaj, jakie ja w ogóle mam wspomnienie graficzne? A, dobra, jest krawy i wszystko widzę. Hej! Chodź. Poczekaj, sufit sobie odkopię. No dobra, już nie będę. Ej, co to? To tylko te takie białe grzybki są fajne, bo chomory to nie. Weź, co ty robisz? Znowu coś wybuchasz? Szaman, co ty... A, no bo jak ja... Ej, wcześniej jak ja podniosłem jednego grzyba, to tam wybuchło. A jak teraz podniosłem więcej grzybów, to tu wybuchło. Szaman. A jak jeszcze więcej grzybów podniosę? Szaman, nie rób tego, nie rób tego. Podniosę jeszcze jeden grzyb. Nie. No dobra. Nie rób tego, słuchaj. Gdzie ja jestem? A, to ta opuszczona... ja tu byłem. Ała, biją mnie. Biją pomocy! A co tu jest? Szaman, znowu coś wybuchasz! No przepraszam, nie mam ci mocy, te grzyby są fajne! Gdzie ty w ogóle poszłeś? Tam na dół! Wracaj szybko! Skelety się biją! Ej, wracaj szybko na górę! Ale ja tu mam skrzynkę znalazłem. Tylko muszę zabić szkielet. Ja tu nic nie mam. Idę. Nie, ja do ciebie idę tam. Obiecuję, że już więcej grzybów nie podniosę. Dobra. Trzymam cię za słowo. Nie, to jest mocne oddychanie. Nie mam aktualizacji. Jezu, znowu nic nie widzę. A przecież mam jaskrawa. Jezu, czemu tu nic w ogóle nie widać? Dobra, jesteśmy. Tam jest wyjście. O tu.
Dobra, spróbuję tutaj tą, tu. Czy ja coś słyszałam? Nie. Aha, okej, okay, dobra. Nie, zdawało mi się. Ej, ktoś nam zajął łódkę, wiesz? A kto to? Nie wiem. Znasz go? Nie, nie znam. A to nie zabijaj go! Nie! On jest... Nie, może on nas... To ty go spaliłeś! Ty go spaliłeś! Ja nic nie robiłem! Poza tym on chciał mnie ubić. Ała! Bo może się ciebie przestraszył. Patrz, widzisz, on jest fajny, jest przyjacielski, chce nam dać łódkę. Tak, to patrz! Ała! I co, przyjacielski? Tak. O, widzisz, jestem z nim w łódce, ała! On mnie gryzie! I co, miło tak? Szaman? Tak? Nigdy nie podnoś grzybów. Jasne? No. Bierz łódkę i się zwijamy. Ale ja mam taki odruch, jak widzę z grzyba, to muszę go podnieść. Po prostu go wziąć i do ciebie przytulić. Jezu, szaman. Co ty w ogóle opowiadasz? Obyś już więcej grzybów nie spotkał. Niż tą łódkę! O, to znowu ten sam, patrz, ten sam. Patrz, ała. To się z nim zabaw. Chodź, zabawimy się. Lubisz. Widzisz? On dał mi nawet mięsko, taki jest fajny. A tak. Ała. Bo może się w nie... O, chodź. Widzisz? Chodź ze mną do domku, jak chcesz. Wiesz co, ja chyba ciebie zostawię. Idzie z nami do domu, widzisz? Naprawdę? Nie mogę w to uwierzyć. Tak. Pokaż. Już do ciebie płynę. Chodź. Nie! To nie ja! Idź sobie! No, zabiłeś go! Ej, tam jest most! O, tam! Faktycznie, płynę tam. Oby tam nie było grzybów. Oby tam były grzyby. Nie, oby tam nie było. Gdy tam o, tepaj się, jeśli chcesz. Wow. Odejdź stąd. A dasz mi jedzenie, bo jestem bardzo głodny. Dobra, to chodź. Poczekaj, za chwilę tylko się najem. Ręcznie robione ciasteczka. Fuu, jakie niedobre. To ja zjemy sobie ośmiornicę. Kto co lubi. Idę w głąb wyspy zobaczyć, co to za most. Ale dobra, spróbuj sobie, jaka dobra ośmiornica. A wiesz co, podziękuję. Ale naprawdę, jaka dobra, spróbuj chociaż. Nie, no super, naprawdę podziękuję. Podziękować. A czy? Bo nie jadam zwierząt. No jak to nie? Jak jest świnie, to nie żyjesz. Ci jem ciasteczka, jakbyś nie zauważył, zrobiłem specjalne ciasteczka, żeby nie jeść biednych. A, no coś ty, jak ludzie na siebie mówią ten, wegetarianin, tak? Coś tak. Takiego? No weź i przez ciebie się laguje znowu. Jeszcze bardziej niszczy internet. Gdzie był ten most? Ja idę go szukać. Weź, zostaw mnie w spokoju, okej? Okay? O nie! No to są... Nie, to nie wiem, żeby... Jezu, już myślałam. Tam jest woda, patrz, zeskoczyłem. Ej, coś ci... Ej. To ten most! A, naprawdę, spadłem! Wow, ale fajne! Ej, gdzie ty jesteś? Weź mnie, spraw magię, żebym do ciebie... Poleciał do ciebie, weź. No, okej. Okay. Dostaniesz grzyby. Rób to, dostaniesz grzyby. Już. Co to? Ej, my tu byliśmy, panie, ja tu byłem. Jak to tu byłeś? Tak, tam nigdy nic tu nie ma. Byłem. A, no wtedy byłem tu z Ewą. Ciebie jeszcze... ma! Słuchaj, wtedy ciebie to jeszcze nie było. Weź zejdź na razie. To ty to wysadzałeś?
Ale co? No te TNT, co właśnie miałeś w ręku? Nic. Tak? To co ja wbijam? No bo to pan Allah mi czasami każe. Aha, no tak, zapomniałam, że nadal go wyznajesz. Przepraszam, nie chciałam brać twojego pana. A ty w co wierzysz? W Boga. A jak to w Boga? Ale z którego Boga? Normal... Jak ja cię za chwilę... Wyślij znowu, sprawdź, żebym do ciebie przyszedł. Poczekaj, wezmę grzyby. No i nie wziąłam, wybacz. Ale w którego Boga? No... Normalnego Boga, Jezusa. Ale... Jezusa? Tak. Ale to jest niemodne. Niemodne. A wierzenie w Allaha to jest modne, tak? Tak, każdy teraz w Allaha wierzy. O Jezu, nie sądzę. No a ja sądzę. Tylko takich gościu jak ty. Jak się ostatnio Pimpusia pytałam, w kogo wierzy, to mówi, że w Allaha. Jakiego Pimpusia? No Pimpusia, nie znasz Pimpusia? Mojego psa? Nie, nie! Boż, ty nie. No ale Pimpuś mówi, że wierzy w Allaha. Ale kto to... Ej, gdzie ja jestem? Czemu tu są jakieś klatki? Gdzie? Tam są... Krówka! Krówka, pyszna krówka! Mówisz, że nie śmiem. Już dawno nie jadłem świeżego mięska. Mówi, że jesteś wegetarianinem. No bo jestem, serio. Przemilczmy to, dobrze? Uhu! Same beznadzieje, tylko kości. O, poczekaj, to jest brother George. Brat George, dobra. Kompas sobie darujmy. Co to było? Ten dziwny dźwięk, dobra. Nie, za to był pan jakiś, cię zniszczył. Co ty? Sorry! Ła! Nie lubię. Sorry! Sorry! W tego gościa celowała. Łem, ej, co to je? Ej, tutaj byliśmy! To jest ta wieża. No jak tu byliśmy? Ja tu nie byłem nigdy. Tak, no to wtedy, gdy byłem z Ewą. Jaką Ewą? No tą, którą porwali. Nie pamiętasz? To są nawet puste skrzynki po nas. Tą Ewą. Poczekaj. Tą Ewą, co teraz jest w tej kupa... Gdzie? Nigdzie. Gdzie ona jest? Nigdzie. Gdzie ona jest? Nie powiem. Właśnie usłyszałem, że w kopalni, tak? A nie, jak... nieprawda. A jakiej to kopalni? Ja miałam na myśli, że w lesie. Tak, w lesie. A w jakiej to kopalni? Znaczy, chciałam powiedzieć, że w lesie. Czy w tej, co była w domu Iraka? To nieprawda. Nie, w lesie. Wiesz co, pójdę sprawdzić. W lesie! Pójdę sprawdzić. W lesie! Nie! Nie przychodź tu! O, dobrze, że ty mnie typnąłeś, a nie ty do mnie. Jezu, jak dobrze. Oj, przepraszam, pomyliłem czary. Nie typaj się do mnie. Jezu, znalazłem takie rzeczy, których nigdy nie powinieneś zobaczyć. O, klikaj. Oła, dobra. Oła! Nie, kolejny! Nie, znowu trafiłem do tego miejsca. Nie typaj się, proszę, nie typaj się do mnie. Nie. Tak. Muszę uciec. Szybko. Grzybki. No nie, ja znowu coś wypuszczam, to. Muszę szybko dojść do tej raka. Patrz. A tutaj co znalazłem fajnego. No tak mnie w spokoju, że jesteś grzybki, jesteś pod wpływem... Wow, jak się cię trafiłem, ale jestem genialnym krzykiem. Ale ty jesteś pod wpływem bardzo złych rzeczy. Jak ja cię trafiłem? To jest zupełnie niemożliwe w Minecrafcie, trafić tak daleka. Ej, tam jest zatopiony statek. Idź tam. Czy ty płyniesz?
ty chcesz ode mnie? Weź. O, zobacz, tutaj jest jakaś roślinka. Widzisz? A rośliny są niefajne. Aha, rozumiem, rośliny, dobra. Rośliny dają ksiapka, ksiapka są ble. Idę zobaczyć w grocie raka. O, jaki ty kopalnik. Nie, idź tam, nie musisz. A ja chcę, bo to jest bardzo podejrzane. Tak jakbyś współpracował z Irakiem. Ale ja nie. Nie. Tak to wygląda. Naprawdę. Znaczy ja nie współpracuję, ale no po prostu no znam takiego pana, który zna Iraka i ja tego pana znam. Super. O, dobra, jestem już w grocie Iraka, więc... Ale tam nic nie ma. Ja tu już jestem, więc słuchaj, ty mnie już tak jakby nic mnie nie powstrzyma od dojścia tam, rozumiesz? No ale no nie. Dlaczego nie chcesz, żebym tam poszedł, co? No po prostu marnujesz czas. Aha, super. Rozumiem. Ale wiesz co, ja jednak wolę tak zmarnować czas, wiesz? Co tam szeptasz? Nic, nic! Z daleka ci słyszę. Co on tam szepta? Co on tam szepta? Ej, czy ja słyszałam głos Ewy? Mówiący pomóc? Nie! Nie! Gdzie to by... Tutaj. Ale jak ja ci wtedy trafiłem, nie mam do tego pojęcia. Takie nie słycham tego. Dobra, nie mam innego wyjścia, muszę zlecieć. Bo tak to za wolno to się... Za wolno się chodzi. Płynie. Nie no, muszę wykonać ten parkour świata, słuchajcie. No nie. Mi się uda mi się. Ja jestem dobry w parkura. Dobra. O, właśnie. Ja, jeśli chcecie, to możecie mi wysyłać mapki parkurowe. Ja chętnie je przechodzę. Bo... A, dobra, nie chcę mi się. Nie idziesz tam, prawda? No oczywiście, że nie. Jestem w domku i sobie normalnie buduję. Na pewno? No oczywiście. Ale, ale boli. Jest, udało się. Ale co się tam udało? Słyszycie z daleka? A znaczy nic. Nic się nie udało. Mhm, rozumiem, no okej. O nie. Możesz tam iść, proszę bardzo. Tam nikogo, nie. A naprawdę. Nikogo tam nie ma. Weź pomóż, za chwilę umrę. Nie chcę. No nie, weź mi tam tepnij, bo ja muszę wiedzieć, co tam jest. Nie chcę mi się... Proszę bardzo, możesz tam iść. Tepaj się do mnie. Tepnij mnie. No proszę, możesz tam iść, tam nic nie ma już. Dziękuję, bardzo chętnie tam pójdę. Co mówiłaś już? To miało znaczyć, no bo nie... nic nie ma już. Chodziło mi o to, że nie ma już. No bo tu były kiedyś pająki, już ich nie ma. Aha, rozumiem. O co chodzi z tym labiryntem? Ej, co to za labirynt? Idź tam. Dobra, proszę bardzo. Ale tam nikogo nie ma. Przekopię. Nie już, tam już, znaczy tam nie już, znaczy, no tam nikogo nie ma po prostu. Aha, rozumiem. No, i nigdy tam nikogo nie było, naprawdę. Aha. Nie ma, nigdy tam nikogo nie było. I to nie jest ten to nie jest sarkazm.
Ej, weź, nie wchodź mi w drogę, bo ja nie chcę ci poskrzywdzić. O! Co to jest? Nic. Chcesz mi to jakoś wyjaśnić? Może zobaczę, co jest tam w tej skrzyneczce. Ej, no! Czemu ty tam biegniesz? Ej, czy ty jesteś tym, za którego się podajesz? Znaczy, szaman jestem, tak. Tak, szaman. Ale to jest pusta skrzynka. Oh! Czy to jest Power Blaze'ów? Skąd ty go masz? Czy to nie ty budowałeś? Znaczy, to nie ja budowałem. W ogóle to nie ja budowałem. Nie, to nie ja budowałem. No to dlaczego nie chciałeś, żebym tutaj przychodził? Nie rozumiem tego. No, bo nie chciałem, żebyś marnował czas, bo tu nic nie ma. Jak sam widzisz. Faktycznie, ja tu byłem z Ewą, ale to dziwne. Tak czy siak coś tu mi śmierdzi. Właśnie, byłeś tu z Ewą, a ostatnio kiedy byłeś tu... Może coś jest w lawie? Irak, znaczy ten, szaman, żegnaj, idę do lawy. Nie! Żegnaj! Nie ci... Po co wyprowadzałem Ewę do mojego domu? No i po co zgromadzałem z błodą? Po co transportowałem Ewę do mojego starego domu? No i po co? No i co ja teraz zrobię? Nie żyjesz! Co to z ciebie, Ewa! Jest zamknięta! Nie wiedziałem! Idę! Ja, ale jak ty? Ale co ty? A ja jak? Ja też jestem magikiem, nie widziałeś. Ale nie, co? Tak! Ale też nie uczyłem się w Hogwarcie! Ale nie! Tak! Nie! Tak! Nie. Też uczęszczałem do tej szkoły. Irak też był w tej szkole. Wiem. Myślisz, że skąd go znałem? A powiedział kiedyś ci Irak, kto go pokonał w czwartej klasie? Nie mówił ci? Nie. A, bo to byłem ja. Tak? Tak. Gdzie jest wyjście z tego labiryntu? Jezu, ten labirynt jest beznadziejny. Dobra, jestem już przy tej skrzynce. Słyszę zawsze ty, że bo ja... O, znalazłem wyjście. To teraz do twojego starego domku. Znaczy nie, ale po co? Po Ewę. Myślałeś, że nic nie słyszałem? Znaczy nie, nie słyszałeś. O, to słyszałem, słuchaj. Znam taką magię, że nie spalę się. To jest moja własna magia. Nie zadzieraj z moją magią, lepiej. Ciekawe, gdzie ty jesteś? Nigdzie. Pewnie przeprowadzasz się w inne miejsce. Za chwilę wejdę na górę i wszystko zobaczę, czy jesteś w swoim domu. Kiedyś to ja nawet potrafiłem latać. Ale to były czasy mojej młodości. Teraz już nie jestem aż taki młody. Dobra, za chwilę wejdę na tą górę. O, no tak, to ta góra! Z twoją tą bazą. O, pozwolisz, że wejdę i trochę w niej poszperam. No tak, została wysadzona przeze mnie. O, ale skoro to twoja góra, to przecież tu gdzieś za chwilę zobaczę twój domek. O, jakie cudownie, nieprawdaż? Co, wymawiasz jakieś zaklęcia? Ci razy już nie pomoże. Widzę twój domek. Za chwilę do niego dojdę.
Tak, 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 widzę. Ty też możesz mnie zobaczyć. Spinam się w górę. Widzisz mnie? Czemu tak dyszysz? Aż z daleka słychać. Możesz tam iść. Lecimy do twojego domku. Możesz tam iść. Dobra, dziękuję za pozwolenie. Proszę. Coś takie szczęśliwe. Proszę. Dobrze. Jak widzę klatkę, ale przyniosło się, tak? Nie. No to dlaczego tutaj stoisz? Pewnie nie widzisz. Tak, nie widzę cię. Super. To pozwolisz, że cały twój dom spalę? Nie, ale... Nie. Au, ale to bolało. Nie. Nie, już zapalniczka mi się skończyła. Teraz zobaczmy, jak trawi się twój domek. A ty powiedz, gdzie jesteś? Przydałoby mi się jeszcze jedna zapalniczka. Pójdę do domu i za chwilę tutaj wrócę. No spokojnie. Już idę do mojego domku, więc... Już po tobie. Jeśli chcesz przeżyć, powiedz mi, gdzie ona jest. A czemu miałbym ci to mówić? Myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi, wiesz? No bo jesteśmy, czemu nie jesteśmy? Bo porwałeś Ewę. Ja nie porwałem, to Irak porwał. Tak, ale ty ją przytrzymywałeś. O tak, tak co się bawimy, tak? Tak co się bawimy? Nie noszę żadnych obrażeń, wiesz? O ty. Są najlepsze w strzelaniu, więc... Żadna magia ci tu nie pomoże. Co? Jak ty? I tak cię dopadnę. Nie mam czasu na ciebie, szkielecie. Zostaw mnie, szkielet. Mam tylko jedno wyjście. Mam nadzieję, że dzięki twojej sztuce latania zobaczysz wszystko. A o co chodzi? Ale czemu nie jesteśmy przyjaciółmi? Bo przytrzymujesz Ewę. Słuchaj, co mówisz? No a jak ci powiem, gdzie jest Ewa, to będziemy przyjaciółmi? Tak, wtedy będziemy. Ale na pewno. Tak, na pewno. A nie, no bo ty kłamiesz. Nie kłamię, obiecuję. Nie powiem ci. Tak? No dobrze, jak sobie chcesz. Proszę bardzo. Za chwilę się to wszystko zakończy. Więc jeśli... Albo nie, słuchaj. Za chwilę... Jeśli dzięki sztuce latania... Ile mi już nagranie trwa? Uwierz, uwierz, niedługo się skończy twoja przygoda. Ale jeśli stoisz na jakimś drzewku, to proszę postój na jakimś dużym drzewku.
Musiałbym ci coś zaprezentować, okej? Okay. No dobrze. Co robisz to dla mnie? Jeśli możesz, to no. Także popatrz na swój domek, dobrze? Na swój piękny domek. Co? Stoisz na jakimś wysokim drzewku? Gdzie widzisz tam czekaj. Swój domek? Będę zaraz patrzeć na swój domek. Okej. Okay. Wleź na jakieś drzewko. Widzę mój domek. No to bardzo dobrze. No i co? Jest. Ej, mój domek! Widzisz się... Tutaj się bawi. Nie, poczekaj. Za chwilę go ugaszę, tylko tam dolecę. Widzisz, że lecę? Widzę. No właśnie. Już tam pędzę, spokojnie. Dobra. Zdejmę je w sumie. To... O nie, Clipper! Dobra, przeżyłem. No i co? Poczekaj, jest domek i co? No super, no i poczekaj sekundę, bo muszę tam dojść. Tam dojdę, to wszystko ci pokażę. Widzisz mnie? Tak. No to dobrze. Ej, ale miałeś go Zobaczmy, jak szybko rozprzestrzenia się ogień. To za Ewę.